Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że tak w licznym, zacnym gronie znaleźliśmy się tutaj dzisiaj, 5 sierpnia 2022 roku, w takim historycznym momencie dla sędziszowskiego sportu, dla tego obiektu, na którym się znajdujemy, bowiem dzisiaj w sposób oficjalny za chwileczkę będziemy otwierać nowe korty tenisowe. Korty długo wyczekiwane, korty przez wszystkich miłośników tenisa, nie tylko ziemi sędziszowskiej, ziemi robczysko-sędziszowskiej. Myślę, że z tych kortów również będą korzystać osoby spoza naszego powiatu, bo to są korty, których często nie spotykamy, czy w województwie podkarpackim, nawet nie wiem, czy są otwarte korty o takiej nawierzchni. Cieszymy się, że udało się zrealizować tę inwestycję, że możemy cieszyć się graniem na tych kortach, cieszyć się również tą trybuną, która tutaj przy tej budowie, tej inwestycji powstała na 100 miejsc. Dlatego też chciałbym bardzo serdecznie powitać na dzisiejszym oficjalnym, uroczystym otwarciu w towarzystwie dyrektora tego obiektu, całego obiektu sędziszowskiego MOSiR-u, pana Marka Antosza. Witam pana senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Zdzisława Pupę. Panie senatorze, zapraszamy tutaj na kordo. Za chwileczkę będziemy przecinać stęgę. Zapraszam już, bo za chwilę będzie problem z przejściem. Witam panią Beatę Prokop, dyrektor biura poselskiego posła Kazimierza Moskala. Zapraszamy pani Beatę również do nas. Witam proboszcza sędziszowskiej pary, księdza Ryszarda Lisa, który poświęci dziś, podczas dzisiejszej uroczystości ten obiekt, również zapraszamy do nas. Witamy bardzo serdecznie wszystkich radnych Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim na czele z panem Markiem Pająkiem, przewodniczącym rady, którego również zapraszam na kort. Witam radnego sejmiku wojewódzkiego województwa podkarpackiego, pana Jacka Magdonia. Również Jacku, zapraszam cię. Witam prezesa towarzystwa, Robczysko-Sędziszowskiego Towarzystwa Tenisowego, pana Mariusza Matykowskiego, którego również zapraszam na kort. Na kort zapraszam i witam serdecznie miłośnika tenisa, który budował tak naprawdę, czy wspólnie budowaliście, ale był jednym z tych budowniczych, tych pierwszych kortów o nawierzchni ziemnej, nawierzchni zmoczki ceglanej, z którym również miałem okazję współpracować i współpracuję od wielu, wielu lat, organizując różnego rodzaju turnieje. Andrzej Michalski, zapraszamy cię. Pierwszy prezes Robczysko-Sędziszowskiego Towarzystwa Tenisowego. I drodzy Państwo, na samym końcu zostawiłem sobie gwiazdę naszego dzisiejszego popołudnia. Naszą rodaczkę, naszą mieszkankę, wspaniałą zawodniczkę, Asię Zawadzką. Asiu, witamy cię serdecznie. Zapraszamy na kort. Asia, jak Państwo wiecie, od pewno kilkunastu już lat, zapraszamy tutaj. Od kilkunastu już lat uprawia tenis, od tych młodych lat, chociaż zaczynała od sportu walki. Do 12 roku życia uprawiała karate. Uprawiała karate, przerzuciła się na tenis i myślę, że bardzo dobrze. Za chwileczkę będziemy mogli Asię podziwiać tutaj na tym korcie numer 1 w meczu z naszym kolegą Maćkiem Niedźwiedziem, kolegą z Towarzystwa Tenisowego Robczysko-Sędziszowskiego. A my za chwileczkę przystąpimy do oficjalnej ceremonii przecięcia wstęgi, oficjalnego otwarcia tych kortów, tak żeby mogły one służyć wszystkim nam. Przypomnę tylko, że te korty wybudowano za kwotę 907 ponad tysięcy złotych. Ponad 414 tysięcy złotych to dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska. Bez tych pieniędzy, bez tego wsparcia oczywiście nie udałoby się wybudować tych obiektów, za co bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi Glińskiemu, dziękuję panu senatorowi, dziękuję panu posłowi Kazimierzowi Moskalowi, za chwileczkę jeszcze naszym parlamentarzystom w oddzielny sposób podziękuję. A teraz prosiłbym
szanowni państwa, żeby nie przedłużać, bo czekamy przecież na emocje sportowe, podejdziemy do tej wstęgi w sposób oficjalny. Historyczny, to jest historyczny moment, ważny moment w dziejach tego obiektu, w dziejach sportu sędziszowskiego, w dziejach historii tenisa, którą pisze pięknie nam Asia Zawadzka, a mam nadzieję, że dzięki tym kortom również wyrosną twoi następcy, Asiu, i będziemy cieszyć się jeszcze twoimi sukcesami, bo to też jest dobra okazja do tego, żeby Asia dobrze przygotowywała się do turniejów, bo po kontuzji wraca na kort, z tego się cieszymy, do tych turniejów, które właśnie rozgrywane są na hardcore, tak? Trzeba gdzieś jeździć, szukać, a teraz jest Sędziszów Małopolski blisko Czarny, bo Asia dalej mieszka w Czarnej, Sędziszowskiej mieszka w naszej gminie, cieszymy się z tego. Drodzy państwo, zapraszam, przystąpimy do ceremonii oficjalnego przecięcia wstęgi i uruchomienia tych sędziszowskich kortów tenisowych. W tej chwili prosiłbym księdza proboszcza, księdza Ryszarda Lisa o poświęcenie tego obiektu. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli, spraw, aby te korty, dzieło pracy ludzkiej i Twoje, dzięki Twemu błogosławieństwu służyły dla dobra człowieka, dla jego wypoczynku i sportu. Przez Chrystusa Pana naszego módlmy się w intencji wszystkich, którzy będą korzystać tutaj z tych kortów, zarówno w formie takiej rekreacyjnej, jak i w formie, już liczymy na to, zawodowej i sportowej, z ambicjami większymi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Gratuluję Panu Burmistrzowi, całej władzy naszej lokalnej i wszystkim sportowcom i zaangażowanym w tą sprawę, że taki piękny obiekt w naszym mieście powstał. Bóg zapłać. Proszę państwa, teraz o zabranie głosu proszę pana senatora Zdzisława Pupę. Szanowny panie burmistrzu, panie dyrektorze, czcigodny księże, szanowni zebrani, według godności i funkcji z panią dyrektor biura poselskiego, pana posła Kazimierza Moskala. Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę kolejny raz uczestniczyć w oddaniu obiektu sportowego w Sędziszowie Małopolskim. Sędziszów pięknieje i to widać. I dobrze. Cieszymy się z tego, że mamy taki kolejny obiekt oddany do użytku publicznego, że tutaj będą mogły ćwiczyć osoby, które są zainteresowane tenisem, które będą również starały się naśladować czy Kibaka, czy Igrę Świątek, czy Radwańską. Mamy nadzieję również, że tutaj Asię Zawadzką tak samo, która będzie przykładem i często będzie nas, można powiedzieć, będziemy oglądać, jak trenuje na tych naszych kortach. Szanowni państwo, cieszmy się i radujmy z tego, że rzeczywiście mamy takie obiekty, że zaangażowanie samorządu jest na tyle właściwe, że potrafi szukać i zdobywać środki na to, aby właśnie te obiekty powstawały, te obiekty się mnożyły na terenie gminy Sędziszów, bo przypomnijmy nawet, że LZS-y czy uczniowskie kluby sportowe też pobudowały różnego rodzaju czy szatnie, czy rozwinęły swoje obiekty sportowe. Także to jest piękne i wspaniałe, że możemy tu w Sędziszowie
spotyka się właśnie przy takich uroczystościach. Życzę panu burmistrzowi dalszych pomysłów, Radzie Miasta i Gminy również, aby to działanie szło również nie tylko na rozwój infrastruktury, która jest niezmiernie ważna, ale również na rozwój fizyczny naszej młodzieży i dać szansę młodzieży, aby się mogła tutaj ćwiczyć i rozwijać i znajdować miejsce nie tylko przy komputerach, przy smartfonach, ale również i w realizacji właśnie w sporcie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo serdecznie panu senatorowi. O zabranie głosu proszę panią dyrektor. Szanowni Państwo, w imieniu posła Kazimierza Moskala, który z racji pełnienia obowiązków w Warszawie nie mógł dzisiaj przybyć na uroczystość, pozwolę sobie odczytać list okolicznościowy, który złożę na ręce pana burmistrza. Szanowny panie burmistrzu, dziękuję za zaproszenie na uroczyste otwarcie kortów tenisowych w Sędziszowie Małopolskim. Niestety obowiązki parlamentarne uniemożliwiają mi osobisty udział w uroczystościach. Z tej okazji proszę przyjąć moje życzenia i gratulacje. Zrealizowanie tak ważnej inwestycji jest powodem do dumy dla władz samorządowych, a także dla mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego. Dzięki staraniom i wspólnemu wysiłkowi powstał obiekt, który daje możliwość bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Całej społeczności Sędziszowa Małopolskiego życzę, by otwarte korty tenisowe każdego dnia tętniły życiem, będąc jednocześnie miejscem promowania sportowej aktywności mieszkańców. Jestem przekonany, że w tak sprzyjających warunkach będzie można odkrywać wiele talentów sportowych. Z wyrazami szacunku poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal. Również do tych życzeń się przyłączam i ze sportowym pozdrowieniem życzę tej fizycznej aktywności na pięknym obiekcie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie pani dyrektor. Muszę rzeczywiście powiedzieć i podziękować, bo tutaj bez wsparcia naszych parlamentarzystów pewno ciężko byłoby te środki pozyskać, bo w tym pierwszym jakby naborze ten nasz obiekt nie został zakwalifikowany do finansowania, później z odwołania i przy wsparciu naszych dwóch parlamentarzystów te środki finansowe z Ministerstwa Sportu udało się pozyskać i dlatego też możemy się dzisiaj cieszyć i chciałbym wyrazić tą wdzięczność, bo była kluczowa w realizacji tej inwestycji. Drodzy Państwo, na zakończenie tych oficjalnych wystąpień chciałbym prosić o zabranie głosu kolegę Andrzeja Michalskiego, żeby Andrzeju powiedział może troszkę krótko, ale o historii tenisa w Sędziszowie Małopolskim, bo byłeś jego świadkiem tworzenia, ale również nie tyle świadkiem, co twórcą tego, co tutaj w tym miejscu było i tego, co w tej chwili jest, bo te korty, wybór nawierzchni, to była wspólna nasza decyzja, decyzja całego Ropczycko-Sędziszowskiego Towarzystwa Tenisowego. W tamtym roku mieliśmy okazję się spotkać na walnym zgromadzeniu. Dyskutowaliśmy na temat realizacji tej inwestycji, to ja wiedziałem, że będziemy zgłaszać ten wniosek o dofinansowanie. Była to koncepcja jeszcze wtedy kortów ziemnych, utrzymanie kortów ziemnych, czyli ich renowacja. Niemniej jednak tutaj na tym spotkaniu głosami kolegów, koleżanek z towarzystwa, tutaj obecnego kolegi Wojtka Nai, który nawet chyba pierwszy złożył taką propozycję, żeby nie zastanowić się nad tym, żeby tutaj wybudować kort twardy z różnych powodów, między innymi takich związanych z późniejszym ich utrzymaniem, łatwością tego utrzymania w stosunku do kortów ziemnych. Dlatego też Towarzystwo Tenisowe tutaj oczywiście odegrało rolę przy realizacji tej inwestycji. No i Towarzystwo, mamy nadzieję, prowadząc szkółkę tenisową wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, będzie rozwijało tutaj wspaniałe talenty na tych sędziszowskich kortach. Andrzej, oddaję Ci głos. Drodzy
Większość z Was pamięta, jak zaczynała się historia naszego wspólnego tenisowania. Dokładnie 30 lat temu zebraliśmy się tutaj na tym terenie, żeby wspólnie z kolegami, którzy wywodzą się głównie z wytwórni filtrów w Łotkim Doresie, w Staszkiem Kłocickim, tworzyć podwaliny tej dyscypliny sportu w naszym środowisku. Bardzo cieszyliśmy się praktycznie jak dzieci, jak otwieraliśmy pierwszy kort ceglany. Później on długo nam służył, aż wreszcie przyszły bardzo złe czasy, kiedy tutaj na tym terenie wystąpiła powódź, zalało nam ten kort. Jak woda ustąpiła, to było blisko 5 cm takiego mułu. No i wydawało się, że przygoda z tenisem w Sędziszowie się zakończy. Pamiętam doskonale, jak przyszło dwóch młodych ludzi, też tutaj będących na tych trybunach. Romek Dziedzic i Mariusz Motykowski mówią do mnie jeszcze tak per pan, mówi: panie Andrzeju, zróbmy coś, żeby te korty ożyły. No i zaczęliśmy kombinować, żeby ożyły. Dołączyli jak zwykle starzy nasi znajomi, na których zawsze można było liczyć, Wodek ze Staszkiem Kłocickim, i odmuliliśmy te korty. I powiem w ten sposób, że trwały te korty dokładnie 30 lat. Dzisiaj przeżywamy podwójną radość. Cieszymy się też jak dzieci, jak wtedy 30 lat temu, że znów możemy się tutaj znaleźć. I cóż, na usta siwą się tylko słowa wielkiej wdzięczności i podziękowania. My tutaj małą, skromną cegiełkę jako Wrocławsko-Sędziszowskie Towarzystwo Tenisowe żeśmy wynieśli. Największe zasługi trzeba przypisać tutaj szanownemu gronu stojącemu za moimi plecami z panem burmistrzem Bogusławem Knieciem na czele, panie senatorze, panie pośle, jeżeli pani by mogła przekazać również te słowa dla pana posła Moskala. Wiemy, jaki był udział parlamentarzystów w tym, aby to powstało, co tutaj w tej chwili obserwujemy. Jesteśmy po prostu bardzo zadowoleni, wdzięczni i powiem na koniec tak. Życzmy sobie wszyscy wspólnie, żeby te korty służyły nam i długo, długo jeszcze następnym pokoleniu. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję koledze Andrzejowi za kilka słów historii też tego miejsca. A właśnie w tej chwili zostały zaświecone światła, bo ten kot również przy jego budowie został wyposażony w nowoczesne oświetlenie, które już sprawdzaliśmy w nocy. Pytaliśmy o komentarz osoby doświadczonej jeżdżącej po różnych kotach, Asi. Mówiła, że jest super, świetnie i fajnie się na tym kocie gra. Jeszcze oczywiście ten kot będzie modyfikowany. Jak Państwo widzicie, z tych słupów oświetleniowych wypuszczone są kable. Będzie w późniejszym czasie. Chcieliśmy już jak najszybciej oddać ten kot do użytku. Zamontowany system nagłośnieniowy. Pozostałe wyposażenie kotów, jak Państwo możecie zobaczyć za mną, już praktycznie jest w całości. Korty te są w skali 1 do 5, bo tak określa się szybkość kortów twardych. 1 to najwolniejszy, 5 najszybszy. Te korty są trójką, czyli kortami medium, posiadającym certyfikat ITF, więc można tu rozgrywać turnieje. Pewno by można było, tylko żeby ponoć zrobić taki profesjonalny turniej, brakuje nam jeszcze jednego boiska, czyli jeden kot tenisowy powinien być, 3 korty tenisowe, żeby można było rozegrać turniej. Zobaczymy, może kiedyś się uda to trzecie również gdzieś tutaj zainstalować. Drodzy Państwo, ja już pewno kończę, bo pewno chcielibyście Państwo zobaczyć już grających zawodniczki i zawodników na tym kocie. Ja chciałbym tylko symbolicznie przekazać dyrektorowi Mosiru 2 rakiety.
rakiety tenisowe wraz z kompletem piłeczek dla tych, którzy będą chcieli na ten kort przyjść, ale jeszcze swojego sprzętu nie posiadają, bo być może nie wiedzą, jaki to wspaniały sport i że warto tu przychodzić, warto grać. Jak spróbują, być może się zaopatrzą swoje, ale dopóki nie będą mieć, będą mogli korzystać również z wypożyczalni. Zresztą towarzystwo tenisowe również swoim sprzętem służy, tak przynajmniej koledzy przekazali, też będą wspomagać, jeżeli ktoś będzie potrzebował. I ważna, bardzo ważna rzecz, te korty będą udostępniane nieodpłatnie, więc każdy, kto będzie korzystał po wcześniejszym umówieniu rezerwacji tych kortów, będziemy tutaj wchodzić codziennie od 8 godziny do 22, czyli w dni powszednie, w sobotę od 10 do 22, w niedzielę od 14 również do 22. Także licząc na jedno boisko, to jest 90 godzin dostępności tych kortów przez tydzień, razy dwa, to jest 180 godzin można spędzić tutaj tygodniowo na tych kortach, oczywiście przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za przybycie i moi drodzy, te rakiety przekazuję dyrektorowi, panie dyrektorze, proszę podejść. A Państwu życzę wielu dzisiaj sportowych emocji. Naszych gości zapraszam już na trybunę. Za chwileczkę ja również na trybunę przejdę, bo moi drodzy, za chwileczkę rozpoczniemy już ten clou dzisiejszego naszego spotkania, czyli zobaczymy odbijającą się piłkę tenisową na korcie. Rozpoczniemy od naszych koleżanek i kolegów z towarzystwa tenisowego, a zagrają dla Państwa, pokażą swoje umiejętności. Pani Bożena Pieprzak, zapraszam, Bożenko. Kort numer 1, bo Panie chciały się przerzucić na dwójkę, ale ja się na to nie zgodziłem. Kort numer 1, Bożenka zagra z Małgosią Skwierz-Machnicą. Ja dodam tylko, że obydwie Pani pełnią funkcję w towarzystwie. Bożenka jest przewodniczącą komisji rewizyjnej, a Małgosia jej zastępcą. A dzisiaj będą pokazywały swoje umiejętności na korcie. Możecie dziewczyny się tam instalować na swoich miejscach. Nie wiem, czy ktoś będzie dziewczynom sędziował. Myślę, że tak, koledzy. A sędzia główny dzisiejszych zawodów, pan Włodek Bereś. Zapraszamy, witamy Włodku, wyplikamy Włodku i zapraszamy na swoje miejsce. Sędzia główny wyposażony jest w mikrofon. Będziemy słyszeć, jak będzie podał poszczególne komendy. A na drugim korcie, na drugi kort zapraszam młodych tenisistów. Młodych tenisistów również z naszego terenu, grających przy towarzystwie, w towarzystwie. Mateusza Pacanowskiego zapraszam, który już był w pierwszej setce młodzików w Polsce, więc już z sukcesami. Sukcesami na korcie. Na korcie numer 2 koledzy zagracie. A zmierzy się z Patrykiem Marcińcem. Patryk Marciniec, Patryk, zapraszam Cię również na kort. Zajmijcie swoje miejsca. Mam nadzieję, że chłopakom również ktoś posędziuje. Tym tematem miało się zająć towarzystwo, więc tą kwestię organizacyjną wszystkich spotkań pod względem sportowym tu ogarniają chłopcy. Andrzej Patro. Andrzej Patro, kolega również towarzystwa, tenisista, który buduje swój kod, albo wybudował, jeżeli Andrzej? Jeszcze nie, ale buduje, a między innymi korzystają z tej mączki, która tutaj była. Więc nie zmarnowała się. Pozostała część mączki przejechała do Czarnej Sędziszowskiej. Chcielibyśmy tam również reaktywować kort cyglasty, kort ziemi. Ja z kortu schodzę, a przed nami dwa pojedynki. Dziewczyny i nasi młodzi tenisiści będą rozgrywać jeden set. Natomiast po zakończeniu tych pojedynków pojedynek główny, w którym zmierzy się nasza znakomita zawodniczka, znakomita tenisistka Asia Zawadzka z Maćkiem Niedźwiedziem. Zakończyła się rozgrzewka, za chwilkę sędzia rozpocznie i zaczynamy mecz, bo do tej pory to dziewczyny się jeszcze rozgrzewały. Proszę.
Angosia 15-0. Po 15. Ogłosia 1-0. Serwis, Bożenka. Thank you.
Aut. O 40. Uwaga. Jeden, jeden. Małgosia, serwis. Zero. Out. O 15. Piętnaście. Trzy na półce liczę. 15:30. O 30. Czterdzieści. O 40. Przewaga, odbiór. Out. Ten. Jeden, dwa. Moja pina, moja pina.
Podelki. Pania! Chodzi! Jeszcze raz? Małgosia, serwis. Te Bożena, serwis. Zapraszam. Tam jest ten, garmażerka. Au. Dzieci. Równowaga po 40. Przewaga odbiór. Out. Równowaga. A przepraszam. Po dwa. Panie, ja tej pełni nie widziałem. Zero. Dziękuję.
15.15-0. Po 15. Au.
A? 15:30. Piętnaście czterdzieści. Tyczy rozstrzygający gen. Trzydzieści. Trzydzieści. Stanie 4-3, wygrywa Bożenka. Proszę, gromkie oklaski dla zawodniczek, za wysiłek i przyjemny pokaz gry. Dziękujemy serdecznie naszym wspaniałym zawodniczkom. Za chwileczkę będą miały okazję na pierwszy wywiad po meczu. Dziewczyny, zapraszam do mnie. Bożenka, zapraszam do mnie. Małgosiu się też. Thank you.
A my przygotowujemy się powoli. Asia już z Sebastianem mogą chodzić na kort, żeby zacząć się rozgrzewać, bo przed nami główny pojedynek. Na korcie głównym można dowiedzieć w końcu numer jeden, a my mamy zwyciężczynię tego pojedynku, Bożenkę Pieprzak. Bożenko, jak się grało? 700. Dobra, z tych porach? Wyszliście tam, czemu nie mogę się zabrać? Troszeczkę wygałam, co widać, ale fajne emocje. My się z zawsze bawimy dobrze. Przychodzimy dla zabawy. Także gratuluję koleżance. Znaczy, gratulujemy oczywiście wam obojga, bo to trzeba mieć dużą odwagę. Miałyście trener? Tak, wiem. Zwłaszcza przed serwisem, co widać. Nasz słaby punkt, pewnie mogę powiedzieć. Nawet ćwiczymy. Znaczy nie, nam się podobało, pięknie, emocjonujący pojedynek. 3-3 w gemach też było praktycznie do przewag, więc myślę, że państwu również te dziewczyny zademonstrowały, się podobało, co o czym świadczą te brawa. Ja również dziękuję wam za to, że zechciałyście się tu zaprezentować. Szybko zapytam, jak się na tym korcie grało? Jak mówię, szybsza nawierzchnia, ale bardzo dobrze. Musimy to szybko się rozegrać na ten kort, tak przyzwyczaić. Bo w sumie pierwszy raz na takiej nawierzchni. Mam nadzieję, że często będziemy dziewczyny widzieć na tych kortach. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy na trybunę. Dziękujemy za dzisiejszy pojedynek pokazowy podczas oficjalnego otwarcia kortów. A przed nami, drodzy państwo, za chwileczkę oficjalna rozgrzewka i będzie to, na co czekamy podczas dzisiejszego niezwykłego wieczoru dla sędziszowskiego tenisa, ponieważ za chwileczkę na korcie Asia Zawadzka, która przygotowuje się po kontuzji do powrotu na zawodowe korty, do powrotu do tego grania, do którego nas przyzwyczaiła. Już niedługo będzie próbowała swoich sił i mam nadzieję, że jestem pewien, że z sukcesem na kortach w Bydgoszczy, na turnieju w Polsce później, ale o tym jeszcze zawsze porozmawiamy pewno po zakończeniu tego pojedynku. Ja przypominam, że Asia od wielu lat trenuje tenis z powodzeniem, trenuje tenis ziemny wspólnie z trenerem Wiesławem Schabem. Ma sukcesy, tu ich słyszeliśmy, ale chcę przypomnieć, chociażby w 2021 roku, czyli w roku poprzednim na Mistrzostwach Polski, na 95. Mistrzostwach Polski w Bytomiu Asia dotarła do ćwierćfinału. W ćwierćfinale walczyła o wygraną z Magdaleną Frank, rozstawioną na tych mistrzostwach z numerem 1. Nie udało się tego pojedynku wygrać, ale było bardzo emocjonujące spotkanie transmitowane przez Polsat Sport. Ja też miałem okazję, ten zaszczyt i przyjemność być wtedy na trybunach, by to mnie dopingować osobiście Asi Zawadzkiej. Pewno dla tych, którzy interesują się tenisem ziemnym, pewno nie będzie to jakaś informacja, której nie znają, ale chciałbym przypomnieć, podać, że nasza Asia, to jest chyba jedna z nielicznych, a na pewno ostatnia polska tenisistka, która zwyciężyła w oficjalnym pojedynku z liderką światowego obecnie rankingu Igą Świątek. Gorące brawa, drodzy państwo, na kortach Warszawianki w 2018 roku w takim zaciętym pojedynku w rundzie drugiej tego turnieju, gdzie Asia musiała przejść jeszcze przez eliminację. Był tutaj w sumie chyba piąty pojedynek, bo jeszcze trzeba było przejść rundę pierwszą. Pokonała Igę Świątek 7-6 w secie pierwszym i przystanie 3-1 przy skreczowaniu przez Igę Świątek. Zwyciężyła w całym pojedynku. To ogromny sukces. Cieszymy się z tego. I gdyby nie te nieszczęsne kontuzje, które gdzieś tam po drodze naszej Asi się przypłacały, to z pewnością dla otwarcia kortu było to pewnie z niekorzyścią, bo pewnie byłaby już gdzie indziej. Być może za oceanem przygotowała się do kolejnych ważnych turniejów. Ale w życiu i w sporcie też tak czasami bywa, że zdrowie jest ważne, czy najważniejsze. I tutaj te kontuzje, mam nadzieję, że Asi już nie będą
przeszkadzały w rozwoju jej pięknej kariery, a my jako samorząd sędziszowski będziemy ją ten wspierać również, nie tylko poprzez udostępnianie tych kortów do spokojnego treningu, ale również wsparciem finansowym, bo w świecie tenisowym, żeby móc zarabiać duże pieniądze, trzeba duże pieniądze najpierw wydać, żeby złapać ranking, żeby złapać punkty WTA. Te punkty później są ważne w kwalifikacji do turniejów wyższej rangi, tym więcej tych punktów trzeba zdobyć. Ja tylko tak Państwa poinformuję, że na przykład na takich turniejach 15, to za zwycięstwo w całym turnieju jest bodajże 9 punktów do klasyfikacji WTA. Asia już była w 800 najlepszych zawodniczek na świecie, drodzy Państwo, na świecie. Ale tak jak mówiłem, te kontuzje nie pozwoliły jej kontynuować tej pięknej pasji, bo to przecież były finały później bodajże w Egipcie, w Turcji, teraz też po tym turnieju w Bydgoszczy. Mam nadzieję, że uda się wyjechać na kilka turniejów i z powrotem wrócić do tej tysięczki, do 800, by móc kwalifikować się na te turnieje już wyższej rangi 250 setki. I będziemy oglądać z pewnością Asię już wielokrotnie jeszcze w tych zawodowych turniejach. A tak jak mówiłem, my będziemy ją wspierać. Wspierać również finansowo, tak żeby pięknie mogła reprezentować miasto i gminę Sędziszów Małopolski na kortach nie tylko Polski, nie tylko Europy, ale całego świata. W tej chwili rozgrzewka, ja tylko przypomnę o tym korcie. Już mówiłem, że w skali 1-5 ten kort jest kortem trójką, medium, z certyfikatem ITF-owskim. Szybkość tego kortu, wiem to od tych panów, którzy te korty przygotowywali tutaj na sędziszowskim stadionie. Zależy od grubości piasku, ziaren piasku, który jest mieszany z tą farbą akrylową, która jest tą warstwą wierzchnią. Pod tą farbą akrylową jest taka mata 4 mm, a pod tą matą beton. I grubość ziarenek tego piasku mieszanego z farbą akrylową powoduje, że ten kod jest szybszy lub wolniejszy. Im drobniejsze ziarenka, ten kod jest szybszy, im ziarenka grubsze, taki kod wtedy jest wolniejszy. Oczywiście tutaj też to jest informacja od panów, którzy to wykonywali, ten kod. On oczywiście dla panów, no dla nas nie było to oczywiste, będzie z roku na rok stawał się coraz szybszy, ponieważ ta nawierzchnia, biorąc pod uwagę częstotliwość grania, będzie się ścierała, więc kod ten będzie trochę stawał się szybszy. I pewno po kilku czy kilkunastu latach trzeba będzie odnowić pewną tą nawierzchnię, ale to jeszcze daleka przyszłość przed nami. Na razie cieszymy się z tego, z tych nowych pięknych kotów. A w tej chwili już sędzia główny dzisiejszego głównego pojedynku Asi Niskiej-Zawadzkiej. Drodzy Państwo, powitajmy brawami Asia Zawadzka. Nasza gwiazda tenisa, mieszkająca w Czarnej Sędziszowskiej, i Maciek Niedźwiedź, członek władz Towarzystwa Tenisowego w Sędziszowie Małopolskim. Sędzią głównym Włodek, pan Włodzimierz Bereś. I za chwileczkę rozpoczniemy ten dzisiejszy pojedynek wieczoru. Pojedynek pokazowy, specjalnie na otwarcie dzisiejszych tenisowych sportów w Sędziszowie Małopolskim. Thank you.
kończymy rozgrzewkę. Asia serwis. Hop, 0,15. O 15. Wonia, serwis. Thank you.
Michał. Auk. O 30. Patryk, weź tu wieczór. Przewaga, Agnieszka. Przewaga, Agnieszka. Przepraszam, równowaga. Nie ma Agnieszki na pisze. Przepraszam. Przewaga, Agnieszka. Asia. Proszę być, Asia. To już może tak będziesz. Asia 2-0. Serwis, Asia. Piętnaście, zero. Zdobycie kolana,
tam aut? Tak. I widać sąd, sędzia tam jest, liniowy. Andrzej, panie liniowy, proszę krzyczeć. Po 15. Proszę. Brawo, Sokole Oko. Ale to widać, bo pół metra przecież. Aut. 30, 15. O 30. Aut. 40, 30. Sołci? Nie, no, tylko mówię, że dobrze gra. Aut. Równowaga. Out. Przewaga, Asia. Aut. 3-0. Serwis Maciek. Aut. Piętnaście, zero. Trzydzieści, zero. Out. Out.
Uchwał 40-0. Out. 40-30. Przewaga, Asia. Dzień, Asia. 4-0. Serwis, Asia. 15-0. Piętnaście, brawo. Tylko celnie. Czterdzieści, 15.
40-30. Gen 5-0. Serwis Maciek. Piętnaście-30. Oczywiście, brawo. Czterdzieści, trzydzieści. Czterdzieści. Przewaga Maciek. Równo, waga,
Michał. Przewaga, Maciek. Maciek. 5-1-5. No ale jeszcze 5. Serwis Zasia. Et. Naście zero. Wynikiem 6-1 zakończony pierwszy set. Aniu, podejdź. Serwis Maciek. Out. Thank you.
15-0. Aut, po 15. Piętnaście, 30. Trzydzieści, 40. Gen 0-1. Mógłby wam podać, no? Może ten. Serwis, Asia, Piętnaście. Po 15. Piętnaście. Nie.
dzień. 2-0 Asia. Serwis Maciek. Zero 15. Zero 30, brawo. Au. 15-30. Au. 15-40. Gen. 3-0 Asia. Serwis Asia. Jeszcze 0. O 15. Piętnaście, trzydzieści.
o 30. Czterdzieści, trzydzieści. Ben. Asia, 4-0. Serwis, Maciek. Zero, 15. Zero, 30. Au, 15-30. Au, o 30. Czterdzieści. Gen. 5-1 Agnieszka. 5-0, przepraszam. Chciałem dodać tak troszkę. Asiu. Na drugie na trzecie. Asia serwuje. Zero. 0-15. Out był, out. O to proszę krzyczeć. 0-15, sędzia. Brawo, sędzia. Au. 0-30.
15:30. Au. Au. O 30. Ten 0. Wynik 2-0 dla Asi. Gromkie brawa. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zakończył się przed chwileczką pojedynek, główny pojedynek tego wieczoru. Na pojedynek, który czekaliśmy na tych dzisiejszych oficjalnych uroczystościach związanych z otwarciem kortów w Sędziszowie Małopolskim. Jeszcze raz gorące brawa dla Asi i Maćka. Dziękujemy wam za to, że zechcieliście z nami tutaj być, że zechcieliście pokazać swoje niesamowite umiejętności. Dla sędziego. Dla sędziego oczywiście ogromna brawa, to jeszcze większa brawa, bo to niezła parola, jak państwo widzicie. Bardzo szybkie piłki widzieliśmy na korcie. Ciężko czasami zobaczyć, czy piłka jest w korcie, czy poza kortem, czy poza karą serwisową. Więc nie jest to łatwa rola, tym bardziej dziękujemy pani Włodku. No i zapraszamy na kolejne nasze mecze, turnieje. Już sprawdzony sędzia tych zawodów. Drodzy państwo, tak też dobiega końca pewno ta oficjalna część naszego dzisiejszego spotkania. Cieszymy się, że mogliśmy być w towarzystwie Asi, która już niedługo, ale o tym nie będę mówił, bo zapytam sam Asię o to, co w planach jest. Asiu, mogę cię prosić na chwileczkę? Drodzy państwo, zwycięzczyni tego dzisiejszego meczu, Asia Zawadzka. Maciek, zapraszam cię również, porozmawiam z wami obydwojga. Rozpocznę od Asi. Asiu, możesz nam powiedzieć z twojego doświadczenia, z tego już obycia na różnych kortach, jak te korty w porównaniu z innymi, te korty sędziszowskie według twojej opinii wyglądają? Tak jak wcześniej rozmawialiśmy tutaj na korcie, kiedy się już spotkaliśmy. Te korty są praktycznie takie same jak w Tunezji czy nawet w Turcji. Także korty są naprawdę mega profesjonalnie zrobione. I fajnie, że taki kort w ogóle tutaj w Sędziszowie powstał. Cieszymy się, bo ta opinia jest naprawdę bardzo ważna, bo my możemy, brawa dla kortu mogą też być, bo to jest opinia bardzo pozytywna dla tego obiektu, dlatego tej nawierzchni, która tutaj jest położona. A jak się dzisiaj grało? Nie wiem jak koledzy tutaj, ale mi się grało super. Stres był? Chyba nie. Myślę, że nie. Teraz już jak po tylu turniejach jeżdżę i wychodzę na kort, to już stresu nie ma. No właśnie, to doświadczenie, chociaż bardzo młoda dziewczyna, ale doświadczenie na korcie już jest. A Maciek, tobie, jak się grało na tym korcie? Ja zapytam później o to, czy był stres, czy nie. Najpierw o kort. O kort. Bardzo szybki, szczególnie jeśli ma się po drugiej stronie Asie. Ale ogólnie rzecz biorąc, kort jest bardzo chropowaty, dlatego piłka bardzo wysoko wyskakuje po koźle. Mi było dzisiaj bardzo ciężko. Myślę, że jakby Joasia była z formy, to prędzej by może coś więcej ugrał. Tak, to nie mam szans dzisiaj. To, drodzy państwo, był mecz pokazowy, więc wynik jest mniej ważny. Ważne jest to, że zechcieliście być z nami tutaj na korcie, dobrze się bawić. A stres, emocje? No ja do tej pory nie wiem, co się dzieje.
Myślę, że coś więcej powiem jutro, jak sobie odpocznę. Dziękujemy serdecznie. Emocje widzę, że maczka były duże. Trudno się dziwić stanąć przed Państwem na korcie jeszcze naprzeciwko Asi Zawadzkiej, naszej znakomitej tenisistki. No ja, Asiu, zapytam Ciebie tak. Igę Świątek pokonałaś ją jako ostatnia polska zawodniczka, co też przechodzi do historii, przynajmniej na razie. I nie ma się na to, żeby ktoś inny oprócz Ciebie Igę mógł pokonać. Jakie plany na teraz, co zamierzasz w swojej karierze tenisowej robić? Po pierwsze, to nie pamiętam, kiedy ktoś do mnie podszedł i nie zapytał mnie o Igę Świątek, także już mam jej troszkę dość. Ale już zapomniałam o tym meczu, a kolejny turniej będę grała w Bydgoszczy, który jest chyba za tydzień. Dostałam się do eliminacji na razie i planuję teraz tam pojechać. Później zobaczymy, pewnie jakaś Tunezja czy Turcja. Oczywiście o Igę musiałem Cię zapytać, bo też musimy się chwalić Tobą, bo Ty jesteś stąd i to Ty pokonałaś Igę Świątek, więc będziemy to wspominać i cieszymy się z tego, cieszymy się, że tak pięknie promujesz również nasze miasto i gminę. Wiem, że nie jest łatwo się przebić do tych turniejów, jakbyś mogła przybliżyć, ja trochę mówiłem o tym, ale od tej strony zawodniczej. Trzeba tych punktów trochę nazbierać, tak? Punkty przede wszystkim. Najmniej punktów zdobywa się na tych turniejach 15-tysięcznikach, gdzie tych turniejów jest praktycznie dużo, ale ciężko te punkty zdobyć. Żeby się przebić w kilkaset miejsc, wystarczy wygrać jeden turniej, ale jeden turniej to jest przynajmniej pięć meczy w turnieju głównym, a jak się nie jest w turnieju głównym, to dodatkowo 3 mecze, więc tych meczów jest naprawdę sporo, żeby zdobyć te kilka punktów. I żeby móc potem łapać się na te 25 i tak dalej, 250 i tak dalej, żeby... Im więcej punktów, tym na lepsze turnieje można się złapać. Czyli więcej punktów do rankingu, czyli najgorzej jest być na początku, się wybić, przebić tam do tej powiedzmy, nie wiem, 500. To jest najgorzej, jeszcze też dostać się w ogóle na taki turniej. Bez punktów nawet do takiego 15-tysięcznika ciężko się jest dostać. Drodzy Państwo, jak widzicie, nie jest łatwo być zawodowym tenisistą, nie jest łatwo bez wsparcia finansowego, bo to też jest bariera, przynajmniej na początek. No to jest konkretna bariera, także potrzeba dużo pieniędzy wydać, żeby coś się zwróciło. Drodzy Państwo, w tenisie nie wystarczy tylko talent, trzeba również wsparcia finansowego. Ja zapraszam do tego wsparcia finansowego. My rozpoczynamy jako samorząd, niedługo zasiądę, podpiszemy umowę promocyjną naszego miasta i gminy, tak żeby dać szansę z powrotem po kontuzji wystartować w turniejach i zdobywać kolejne punkty w rankingu WTA. A Państwa, jeżeli kogoś znacie, macie, chcecie sami, bo są tutaj też koledzy, którzy zajmują się biznesem, wesprzeć Asię w jej powrocie, tak naprawdę po kontuzjach na kot, zapraszamy. Tak, Asiu? Serdecznie zapraszam. Zapraszamy i gratulujemy. Dziękuję Ci, Maćku, jeszcze raz. Dziękuję za udział w tym dzisiejszym otwarciu, tak pięknym, fajnym meczu. Fajnie grasz, fajnie się nam oglądało Ciebie. Tutaj naprawdę nie chodziło o zwycięstwo. Dziękujemy Ci, Asiu, że pokazałeś nam swoje możliwości, swoje umiejętności tu na żywo, bo w telewizji mieliśmy Cię okazję oglądać na Mistrzostwach Polski i chociażby w tym meczu z Igą Świątek. Można sobie ten mecz odtworzyć, drodzy Państwo, gdybyś to chciał, jak wpiszę na YouTube mecz Joanna Zawadzka, Iga Świątek, znajdziecie Państwo, można ten mecz sobie odtworzyć. Drodzy Państwo, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Asi, dziękuję Maćkowi, dziękuję Towarzystwu Tenisowemu Robczycko-Sieniszowskiemu, panu prezesowi obecnemu, to Andrzejowi Michalskiemu, wszystkim członkom, kolegom z tego towarzystwa, wszystkim Państwu obecnym na dzisiejszym otwarciu kortu i zapraszam od jutra do korzystania z tego obiektu. Będzie już można od 10 do 12. Ja sobie kort zarezerwowałem, więc ten drugi jest wolny. Drodzy Państwo, dziękuję serdecznie, zapraszam na poczęstunek i zachęcam do korzystania z tych pięknych obiektów. Dzięki.